A czy słyszeliście, no bo w czasie, kiedy my tu uruchomiliśmy ten podcast, Stand-uperzy o polityce, to niemalże równolegle ten humor polityczny... Politycy mówią o stand-upie. Oni uprawiają od lat, ale humor polityczny zniknął dość gwałtownie z Polsatu. Tak. Tak. Że nagle się okazało, że... tak, zobacz, bo jakbyśmy oglądali Polsat, kurde, non-topper. No faktycznie, no, coś przyznali, tak, coś przyznali, się w ten sposób się przyznaliście. W ten sposób się przyznaliście, że co niedzielę o 20 siadacie, oglądacie kabaret na żywo. Nie no, dzwonili do nas na zasadzie, wiesz, czy można to zdjąć, tak ja można, jakby nowe idzie. No, więc co się dzieje? No bo to był jeden z najbardziej oglądanych programów tej ramówki, bo Polsatowi ogólnie nie idzie w tej ramówce i to był jeden z niewielu rzeczy, które faktycznie się oglądała. I nagle, już po wyborach, zdjęli jeden odcinek, w tym tygodniu się okazuje, że zdejmują drugi, trzeci, czwarty, że Polsat nagle przestał chcieć zarabiać. No wiesz, a wydawało się, że przy takiej wielkiej frekwencji może stwierdzili, że nie wiem, widzowie zmądrzeli albo może coś, to może być ten kierunek. Może tak zamówili analizę i im wyszło, że to gówno jest. No, ale puszczają to miejsce amerykańskie słabe filmy, więc no, jeszcze nie, większe. Nie, ja żartuję oczywiście. Pozdrawiam wszystkich zaangażowanych w produkcję Kabaret na żywo. Bardzo dobrze, że bardzo dobrze robią. Świetnie, dobrze, że się tutaj kręci i dobrze chłopaki robią, dziewczyny. Tak jest. No dziwna sprawa, ale to już było wcześniej chyba, nie? Takie były... Myśmy gadali poza anteną, bo nie wiem, czy wiesz ogólnie, że jest taki kolo... strasznie dużo gadaliście poza anteną. Nie wiem, czy kojarzysz? Żaka? Bo się strasznie nie, ale w sensie Cezarego? Tak, on tak, właśnie. Oczywiście. To on ma Polsat. I... Dobrze kombinuje. Ja pamiętam, że wspomnianego już Rancho, że został prezydentem tak, i biskupem, tak, więc no i właśnie Polsat mnie nie dziwi. Sobie Polsat po prostu. No. Jeszcze raz sam wpadłem we własne sidła. Za grubo pojechałeś tym razem. No.